Mieszkańcy podtopionych gospodarstw i domów nadal sprzątają i próbują ratować, co się da, ze swojego dobytku. Poszkodowani potrzebują każdej pomocy i to nie tylko finansowej. Z inicjatywy księdza Stanisława Słowika w Urzędzie Miejskim w Ropczycach zorganizowano spotkanie proboszczów i sołtysów wsi dotkniętych powodzią. Obecnie są księża, proboszczowie, obecnie jest władze lokalne, samorządowe, czyli samorząd miasta Ropczyce i Wielopola. I jest pan starosta, a celem spotkania jest, by skoordynować aktualne wyzwanie, które stoi przed samorządem, przed kościołem, przed pomocą społeczną, by na obecną chwilę umieć zorganizować pomoc i by ta pomoc jeszcze była realizowana jako długofalowa w drugim i nawet trzecim etapie. Caritas, oprócz przekazanych środków i jeszcze zbieranych na ten cel pieniędzy, organizuje transporty żywnością, środkami czystości i na to wszystko chcemy widzieć długofalowe jeszcze zorganizowanie, powiedzmy, w meblach, w sprzęcie AGD i tym, co jest potrzebą. Oprócz Caritasu mieszkańcom pośpieszyły z pomocą organizacje PCK, banki żywności, firmy i osoby prywatne. W tej chwili dysponujemy odzieżą, koce, ręczniki, po prostu co ludzie przynoszą. Natomiast bardzo dużo przywiozłam żywności dzięki pani Dorocie Rosińskiej Jęczmienionka, to jest pani dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie, która już nam przekazała ponad 22 tony żywności różnej. Dzisiaj przyjdzie transport z mlekiem, cały tir z Tarnobrzega. W tygodniu też mam obiecany inny rodzaj żywności, nie wiem co to będzie. Ponadto otrzymaliśmy od masaży ze Śląska wędliny, które już są rozdane. Z Janowa Lubelskiego otrzymaliśmy tego typu żywność jak kasze, mąki. Po prostu, żeby ułatwić ludziom z naszej gminy dostęp do żywności, bo nie każdy może sobie przyjechać. Nawiązałam kontakty z dyrektorką na przykład z Niedźwiady, z Małej i po prostu ta żywność jest przekazywana na wsie. I tam sobie rozdają tak, żeby ludzie nie musieli tu do Ropczyc przyjeżdżać. Dary, łóżka polowe, materace, ubrania i żywność są wydawane w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach. Do Ropczyc z wizytą przyjechał przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas zorganizowanej konferencji zrobiono bilans strat po ostatniej powodzi. W szczególności bardzo by nam zależało na odbudowie tej infrastruktury, głównie mostu, dlatego że te mosty mamy zamknięte, zerwane, nie przejeżdżą. Jak również tu powiedziano, też w tej chwili też w budynku Rzeszowskiej Publicznej, w szczególności przedszkole nr 1, jest bardzo mocno zniszczone, popękane, ono musi być szybciutko odbudowane i doprowadzone do stanu, aby od 1 września dzieci mogły pójść do przedszkola. Tam dzieci zapisanych mamy aż 180. Również tu obok, niedaleko stąd, w tej siedzibie starostwa, mamy zespół szkół nr 1. Tam również bardzo mocno cały park został zniszczony. W tej chwili w okresie tym kilkudniowym okazuje się, że posadzki właśnie w tej szkole zapadły się i w tej chwili rzeczoznawcy oglądają, czy ten budynek w ogóle też nie będzie był podlegał jakiejś konkretnej naprawie. Więc w szczególności te dwa obiekty, by nam zależały dwóch obiektach i tak jak powiedziałem wcześniej, na tych mostach i na tych drogach. I to bardzo bym prosił pana ministra, aby przy okazji zerknął przede wszystkim na te nasze obiekty, o których tutaj powiedziałem. Wychodzimy z założenia, że nie dzielimy Polski na Polskę resortową. Nie mówimy, że za powódź, za klęskę żywiołową to jest odpowiedzialne jedno ministerstwo, czy drugie ministerstwo, czy kancelaria premiera. Uważamy, że przy tego typu nieszczęściach powinniśmy zawsze być razem i na miarę możliwości każdego ministerstwa udzielać wsparcia i pomocy, przede wszystkim wsparcia społeczeństwom lokalnym, tam, gdzie te problemy dotknęły w sposób szczególny dany teren, czy dany powiat. Tak samo i tutaj wydaje mi się, że pierwsze to trzeba stwierdzić, jaka forma pomocy będzie potrzebna. Tak jak pan starosta powiedział, przede wszystkim budynki użyte publicznej zostały najbardziej uszkodzone, narażone na działania żywiołu.
W związku z tym chcielibyśmy tutaj podjąć odpowiednie decyzje, tak aby wojsko mogło brać udział w pracach, czy to porządkowych, czy innych, tak żeby przede wszystkim szkoły na 1 września były oczywiście na dyspozycji młodzieży i nauczycieli. Ale to nie tylko szkoły. Chciałbym się zapoznać z sytuacją Gminy Raczyńskie, która została szczególnie dotknięta żywiołem. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są Państwa oczekiwania. Państwo wiecie lepiej, co jest potrzebne, więc to nie jest tylko wizyta taka, żeby odhaczyć, że któryś z ministrów przyjechał w teren i pokazał się uścisnął dłoń, tylko w wyniku tej wizyty mają być zaproponowane bardzo konkretne formy pomocy. Minister zadeklarował pomoc w odbudowie infrastruktury w powiecie robczycko-sędziszowskim.